Iga Chmielewska, autorka bardzo brzydkich rysunków, jest razem z nami. Cześć, dzień dobry. Cześć. Śpisz jeszcze, czy już się rozbudziłaś? Śpię. Jeszcze śpisz. To będzie trudna rozmowa w takim razie. Igo, zacznijmy może od tego. Czy pamiętasz ten dzień, kiedy po raz pierwszy wzięłaś ołówek do swojej dłoni i coś narysowałaś? Chyba nie, bo rysuję od zawsze, od kiedy pamiętam. I rodzice zawsze w to inwestowali. Wysyłali mnie na kółka plastyczne, więc rysuję od maleńkości. Pamiętam, jak zaczęłam rysować brzydkie rysunki, ale tego pierwszego rysunku nie pamiętam zupełnie. Mhm. Masz wykształcenie plastyczne, chodziłaś do liceum plastycznego i liceum plastyczne, ale wyższa edukacja, wyższe zupełnie szkolnictwo? Zupełnie co innego. Dlaczego? Ponieważ między trzecią a czwartą klasą liceum, bo liceum plastyczne jest czteroletnie, postanowiłam zostać aktorką. I kolejne 4 lata spędziłam na przygotowaniach do szkoły aktorskiej, na mniej lub bardziej udanych próbach dostania się tam. I w końcu nie wyszło z tego nic. I zostałam, że tak powiem, na lodzie, bo pierwszy nabór się skończył i została mi do wyboru, bo chciałam zostać w Krakowie, więc do wyboru została mi buddologia i ukrainoznawstwo. I postanowiłam, że pójdę na to ukrainoznawstwo i zakochałam się w języku. Już rok później byłam na filologii ukraińskiej. Iga, czy bardzo brzydkie rysunki to jest tak powrót do tego, czego nauczyłaś się w szkole plastycznej, a twój kanał YouTube'owy to jest taki ukłon w stronę tej miłości do aktorstwa? Nie wiąże to chyba. Nie wiąże to z aktorstwem w żaden sposób. No, na pewno jest przed kamerą. No, na pewno mam jakąś potrzebę pokazywania też swojej twarzy, a nie tylko swojej twórczości. Nie wiem właściwie. Znaczy, wszystko zaczęło się od Snapchata tak naprawdę. I to ludzie oglądający mnie na Snapchacie stwierdzili, że chcieliby mnie więcej i chcieliby mnie słuchać. I ja poczułam, że podoba mi się to, że chcę mówić do ludzi, ludzie chcą mnie słuchać, więc zaczęłam swój kanał na YouTubie. A na jakiej platformie najlepiej się odnajdujesz? Czy najlepiej odnajdujesz się właśnie rysując? Czy najlepiej na Snapchacie, czy na YouTubie, Instagram jeszcze? Znaczy, nie porównywałabym na pewno rysunków do tych mediów społecznościowych, w których pokazuję swoją twarz. Najswobodniej czuję się na Snapchacie na pewno, bo tak jak rozmawialiśmy przed programem, to jest taka najswobodniejsza, najbardziej intymna forma przekazu, w której się odnajduję, a rysunki to już jest zupełnie inna bajka. Iga, powiedziałaś, że pamiętasz swój pierwszy, bardzo brzydki rysunek. Co to było? Kiedy to było? To było właśnie w momencie, kiedy została mi ta pustka po tym wielkim marzeniu, jakim było dla mnie aktorstwo. I po prostu w te rysunki zaczęłam jakoś odruchowo uciekać. Kiedy zaczęłam rysować, to od razu miało to formę brzydkiego rysunku, czyli był to rysunek z tekstem. Ale nie mogę przytoczyć tekstu, ponieważ nie nadawałby się na antenę. Ja widzę taki rozdźwięk między twoimi rysunkami a twórczością, w której pokazujesz swój wizerunek. To znaczy, rysunki są raczej w moim odczuciu smutne, trochę mroczne, trochę takie wycofane, tak. A na twoim kanale YouTube'owym takie lifestyle'owe rzeczy można znaleźć, przyziemne, takie normalne, ludzkie. Czy to są dwie rzeczy, które pokazują twoje dwie różne osobowości? Wiesz co, postać w moich rysunkach, którą przedstawiam na bardzo brzydkich rysunkach, ma tylko moją twarz, tak naprawdę. I bardzo dużo osób, kiedy już zaczęłam udzielać się w sieci, ja jako ja, to bardzo dużo osób zaczęło doszukiwać się analogii w bardzo brzydkich rysunkach do mojego życia, ale tak naprawdę nie ma tam mnie, oprócz tej twarzy. Po prostu wcześniej nie myślałam, że będę kiedykolwiek fizycznie w sieci, dlatego wyposażyłam właśnie w mój wizerunek tę postać, którą przedstawiam, ale różni się ona znacząco od tego, kim jestem w rzeczywistości. Okej, czyli takie lenistwo, kokoning, siedzenie w domu, zamawianie pizzy. Bywa, ale nie jest to, nie mam na to czasu. Okej, czyli to nie jesteś, ty nie jesteś z tego dumna w żaden sposób. Znaczy, to nie z brzydkich rysunków jestem jak najbardziej dumna, ale to nie jestem ja.
Okej, okay. A czy zdarzają ci się takie momenty, w których trudno jest znaleźć jakiś pomysł, koncept na rysunek, czarna dziura taka i tak. W jakiś fikuśny sposób wtedy szukasz inspiracji? Tak, ja w tym momencie mam system polegający na tym, że robię sobie tak zwany dzień wymyślania i po prostu siadam z wielką kartką i zapisuję ją wszystkimi pomysłami, które przyjdą mi do głowy. Na początku było to proste, bo te pomysły same jakoś pojawiały się w mojej głowie, ale rysuję już od 3 lat. No i czasami jest faktycznie pustka w głowie, czarna dziura. A pomysły od internautów? Nie korzystam. Staram się nie korzystać, bo chcę, żeby te rysunki były w 100% moje. Chyba kilka razy, tylko 2-3 razy skorzystałam z jakiegoś podsuniętego mi pomysłu, ale nie wiem, nie czułabym się chyba dobrze, gdybym skorzystała z czyjegoś pomysłu. Iga, a czy najpierw powstaje tekst, czy najpierw powstaje rysunek? Różnie, różnie. Czasami jest tak, że pierwszy jest rysunek i już mam do niego wymyślony tekst, ale w trakcie rysowania wpadam na inny pomysł i modyfikuję tekst. Także nie ma jakiegoś jednego mechanizmu. A jaką techniką tworzysz rysunki? Co trzeba zrobić, żeby rysunek był w odpowiedni sposób brzydki? Trzeba mieć tablet graficzny, program graficzny i wyobraźnię. Po prostu wszystko wykonuję od podstaw na komputerze już w tym momencie. Od szkicu poprzez to, co widzicie na fanpage'u. Iga, a jakie rzeczy, jakie treści cię inspirują, jeśli chodzi o samą estetykę? Nie mówię tutaj o tych tekstach i o rzeczach i o złotych myślach, jakie przekazujesz, tylko pod kątem estetycznym. Co cię inspiruje, co ci się podoba? Wiesz co, nie zastanawiałam się nigdy nad tym, co mnie jakoś tak w szczególności inspiruje. Inspiruje mnie to, co widzę. Nie, staram się, właśnie obawiałam się pytania o inspirację, bo tak naprawdę nie inspiruję się, jakkolwiek głupio to może zabrzmieć, nie inspiruję się nikim i staram się w ogóle nie oglądać innych fanpage'y tego typu, ponieważ jestem typem papugi, takim bezwiednym, jeżeli coś podpatrzę, to bardzo szybko narzuca mi się maniera tej osoby, więc prawie w ogóle nie oglądam rysunków innych osób. To jest możliwe, żeby nie oglądać rysunków w sieci? Tak, ja sobie tylko po prostu... Tylko na swój fanpage zaglądasz. Ja po prostu sobie wyłączam, przepraszam z tego miejsca wszystkich rysowników, którzy są cudowni, ale po prostu staram się jak najbardziej odcinać od twórczości innych i trafiam na nią tylko czasami. Pierwszym takim fanpage'em, który zainspirował mnie właściwie do tego, żebym zaczęła rysować, było Życie na kreskę. I to było dla mnie takie zjawisko i wydarzyło się to, co teraz opisują mi osoby, które trafiają na mój fanpage, czyli po prostu trafiłam na niego i zaczęłam oglądać wszystkie rysunki od pierwszego do ostatniego. Iga, na koniec, jak myślisz, jak twoja działalność w sieci się rozwinie? Jakie masz plany? Nie mam pojęcia, zobaczymy. Chciałabym w tym momencie rozwinąć mój kanał na YouTubie i zaistnieć jako ja, jako Iga Chmielewska, a nie tylko jako postać zawinięta w koc i jedząca pizzę. Ale staram się nie tworzyć jakichś takich długoterminowych planów, bo nie lubię się rozczarowywać. Okej, to wszystkich naszych słuchaczy w takim razie odsyłamy na twój kanał na YouTubie. Serdecznie zapraszam. Nazwa nie jest skomplikowana, Iga Chmielewska, łatwo... Tak, imię i nazwisko, pierwsza litera, wielka. Iga, bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Dzięki. Czwórka. Brzmi dobrze.